Jest 15:50 i mam pierwszego podgrzybka. Tutaj pewnie z wczoraj ktoś kroił. Ale ten to piękny. Patrzcie. Jeszcze po drodze parę się tam trafiło. Z dala widzę jeszcze jednego. Dzisiaj troszeczkę mniej niż ostatnio. Ale widzę, że jak się natrafi na grupkę, to można w chwilę znaleźć całkiem przyzwoitą sumkę. Się pochodzi jeszcze może z 2 godzinki. Tu tylko jeden chyba. Mam cię. O, ten ktoś wyrzucił. Ale zdrowy widzę. To wezmę. Przed chwilą sobie wyciągłem jednego. Jednego widzę, że ktoś zgubił. Tutaj taki. I jeszcze tutaj malutki się kryje. Trzeba obejść drzewko. No, to 4 tutaj. To jest dobrze. Właśnie wyciągałem telefon, żeby sprawdzić, która godzina. A tu proszę, podgrzybaczek jeden. Las ogólnie taki. Najlepszy na podgrzybki. Choć gdzieniegdzie raz na jakiś czas się jakiś prawdziwek też trafi. Teraz widząc, o, ten nie, takie podgrzybki, to mam większą nadzieję, że znajdę całe wiaderko. O, ten to jest coś. Proszę, jaki tam wielki jest. Tutaj tyle skrojonych. A tam chyba ktoś nie popatrzał, no i przeoczył. Właśnie one też, o, tutaj one lubią sobie robić miejsca pod gałązkami i sobie rosnąć, a tam mało kto zobaczy, to wiecie, takie duże na przykład są. Przeszedłem sobie na drugą stronę i mówię, kurczę. Nic nie ma przez jakiś czas. Trochę pokrojonych widziałem, a teraz taki bąbelek. Cudowny. Jeden z większych okazów na dziś. Śliczny, żółty pod spodem.
tutaj co niecoś mamy. Taki podgrzybek, ale jeszcze tutaj coś jest. To nie. Tu młodziutki kolejny. Też pomału będę sobie już wychodził. Jakby się bardzo wcześnie rano przyszło, to wiaderkami można było wynosić, bo gdzie tutaj się nie obejrzysz, to jakieś ślady są po krojeniu. O, tu następne dwa. I to takie piękne. Zobaczcie. Tu są te trzy. Właśnie wyłączyłem nagrywanie. A tutaj taki wielki, prześliczny się chowa. Tutaj też chyba coś jest. No też jest, też jest. Trzeba już odnieść. Tu następne. Dwa. Oj, tu też kolejny. Joki piękny. Sama radość. Gdzie one jeszcze gdzieś się chowają? Ale w każdym razie i tak bardzo dużo. Tu wystaje z ziemi taki. Też widzę jakiegoś. O. Proszę. Czyżby jakiś jeszcze gdzieś rósł? Jak na razie nie. Las nie odpuszcza. Po prostu aż szkoda wychodzić
z lasu, jak tutaj wszędzie tyle pięknych grzybów się kryje. Zasłoniona grzybnia. Teraz trzeba będzie je wyczyścić. Zobaczcie na tego potwora. Cudowny. Jakoś żebym to jeszcze wziął w ręce. Oho, ho. Trzeba tutaj odłożyć i wrócić. Bo takiego to nie zostawię. Nikt by nie zostawił. Jeszcze tu widzę, że przeoczyłem. A tu kolejny. Tutaj chyba coś spadło, nie? No, proszę. W takim tempie można zbierać, no. Tylko odstawić, żeby obrać sobie za chwilkę. A tak to dalej szukać. Na przykład takich. Gdzie wysypało w jednym miejscu, że trzeba skorzystać, póki tu nikt nie chodził. Dobra, to sobie ja już się czyszczę. Także ja już jestem na drodze. Grzybobranie jak najbardziej udane. Tutaj proszę. Tyle podgrzybków. Dobry wynik, także młodziutkie, troszkę większe, ale te właśnie na tych grubszych nogach. Niektóre na tych cienkich, ale naprawdę jestem bardzo zadowolony. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć!